Po co to zapisawszy? Bo może być słabo widać na tym. na niepełnym ekranie. Poza tym w dzisiejszym odcinku sprawdzamy, czy da się rozwiązać zadanie maturalne o trzeciej w nocy i po trzech plowarach. Zaznacz na wykresie czas, w którym rozpoczęło się wrzenie wody. Mm. No, trudne w chuj. Mam takie przeczucie, że to będzie gdzieś coś koło tutaj, bo wrzenie to jest przemiana fazowa i zachodzi w stałej temperaturze. Dopóki cała woda nie zamieni się w parę, to ta temperatura będzie utrzymana i to jest to miejsce. 4,3 minuty. Tak? Coś koło tego. To może będzie potrzebne, więc zaznaczę tutaj to 4-3 minuty. Ile to sekund? 0,6 razy 60 daje 36 sekund, czyli mamy 4 minuty, 36 sekund. Do 36 dodaje 4 minuty, czyli 240 sekund. Dostaje 276. Ciepło właściwe wody wynosi tyle? No nie, nie wynosi tyle, bo ciepło właściwe wody troszkę zależy od warunków, w jakich ogrzewamy tę wodę. W szczególności odciśnienia. E, więc jak w innej książce widzieliście 4200, a jeszcze w innej 4192, to to jest wszystko jedna wielka główna prawda, bo to jest przybliżenie przybliżeniu tyle, albo tam ileś tam przybliżenie. E, na podstawie danych uzyskanych w doświadczeniu oblicz średnią sprawność czajnika podczas 3 pierwszych minut ogrzewania wody. E, to są pierwsze 3 minuty do tego miejsca. I zabawne jest to, że... że z początku ta temperatura nie rosła. Tak? Czajnik pracuje, a temperatura wody nie rośnie. No i czemu? What the fuck? No, można założyć, że przez pierwsze tam, ile to jest? Na piąt 12 sekund. Dostarczona energia szła nie we wodę, a w ogrzanie samej grzałki, bądź płyty grzejnej, bądź jakkolwiek ten czajnik jest skonstruowany. No. E, na podstawie oblicz średnią sprawność czajnika... Hmm... Dane? Myślę, że ma... Za żama... mało danych. rzucę okiem na e, kolejne podpunkty tego zadania... No nie wiem, trochę dzikie to zadanie. Może jakbym skorzystał z tego, że on zrył cały czas tyle samo energii i w ciągu 7 minut pobrał tyle, to mógłbym sobie policzyć ile pobrał w ciągu tych pierwszych 3 minut, bo to proporcja będzie prosta. Ok, zrobię to. Już będę może bliżej rozwiązania, ale na pewno nie dalej. Jeśli mamy pobrane. O tutaj. Nie wiem, to zapiszę. 0,093 kWh w ciągu 7 minut. No to jakieś x że żre mi w ciągu pierwszych 3 minut. 8, coś tam dalej, no to sobie przybliżę do tego. 400 kWh to jest jednostka energii. Kilowatogodzina to jest energia, czy tam praca. Whatever, jaką wykonuje urządzenie czy grzałka, musy kilowata w ciągu godziny. Nie, to ile to Juli siedzi w nazwie? Kilowat razy godzina. E, więc wiem, ile energii poszło w ciągu pierwszych trzech minut. Tyle. Mogę to zamienić na ten, na Joule, jakby, jak komuś dokuczałem te kilowatt 1000. Tysiąc. Watów razy 3600 sekund, tak? Bo to jest PT. Moc przypominam, Sąd, energia, dygresja. Tu wyszło 144, gdzie jest ten kalkulator, Kilojoule. Ok? Mam obliczyć, co tam? Średnią sprawność czajnika. Sprawność. Mm. Sprawność to jest, w przypadku czajnika, to będzie energia, którą zażarła woda. Energia pochłonięta przez wodę. Napiszemy PO. Do energii dostarczana. No i oczywiście energia pochłonięta przez wodę będzie mniejsza niż energia dostarczana, bo tu widzimy, że w pierwszych tam kilkunastu sekundach energia nie szła do wody, bo energia była dostarczana, temperatura wody nie rosła, więc ta energia szła w pełni w grzałkę czy w coś tam. Tu będą teraz dalsze problemy. Z energią pochłoniętą, bo energia pochłonięta to będzie ciepło potrzebne na ogrzanie wody. O ile tam? 80 coś stopni. No dobra, to jest ciepło właściwe. Wody podane razy masa wody, którą ogrzewaliśmy, razy o ile ogrzaliśmy, zmiana temperatury. To będzie energia pochłonięta przez wodę. Przez energię dostarczona, a to mamy tutaj 144 kJ. I to zdanie wydaje się być mega trudne, bo ja tu nie mam stałej masy wody. To znaczy, mogę obrócić masę wody na początku ogrzewania jako różnicę między tym a tym, ale widać, że w czasie tego ogrzewania część wody odporowała. Ta masa wody, którą ogrzewam, nie jest stała. Co znacząco komplikuje zadanie. Nie wierzę, żeby zdanie naturalne dotyczyło układu o zmiennej masie, więc to by było zbyt trudne. Więc założę sobie, że masa wody jest stała i równa, to odjąć to. Będę miał 4190 razy to jest w kilogramach, więc fajnie. O ile trzeba ją było ogrzać w ciągu tych 3 minut, od kurwa weź tu coś, odczytaj. 20 stopni jest reprezentowane, 20 stopni różnicy, jako 5 takich kresek. Więc jedyna taka kreska to 4 stopnie, nie? Tak? 4, 8, 12, 16, 20. Więc można założyć, że startujemy w przybliżeniu z 24. A kończymy na jedna kreska 4 stopnie. Kończymy na, ja wiem, 81,5, coś koło tego. Coś tam bo to nie jest połowa, żeby to było 82. No jakoś tak. Tutaj co do tej masy. Owszem, masa się zmniejsza. Nawet, no nie wiem o ile, tak, bo. 80. Wiem o ile się zmniejsza pomiędzy 24 stopnie a osiągnięciem wrzenia, czyli 100 stopni. Ale już nie wiem o ile się zmniejsza między 24 stopnie a 82. Co mi tym bardziej sugeruje, że mam to olać. To, że trochę masy wylatuje w czasie tego ogrzewania. Zresztą, te cząsteczki wody, które odporowują, one unoszą najwięcej energii. Więc, no dobra, później nie muszę ich ogrzewać, bo se poleciały, ale same zapierdoliły wók tej energii. Więc może to tak trochę się tam zrównoważy. Powiedzmy. No. Oburzające jest to zdanie, moim zdaniem. Muszę robić przybliżenia. Zgadywanki jakieś. To jest słabe. Zmiana temperatury. Ile to będzie? 81,5 odjąć 24. To jest 57,5 stopnia Kelwina, nieważne, różnica w obu skalach jest taka sama. Energia 144 tysiące juli No i tam podstawiamy. W kalkulator wychodzi 0,93. Tam 0, coś tam. No to jest dobre przybliżenie. Czyli sprawność z 93%. Ym. No i coś takiego na maturze nie powinno się zdarzyć, tak? To nie powinno mieć kurwa miejsca. Obliczmy sobie jeszcze tą masę wody tutaj na początku ogrzewania. Masa wody 1, 556 gramów. Masa wody na końcu ogrzewania, czyli przy 100 stopniach, 549 gramów. Można oczekiwać, że tutaj przy, w tym punkcie to tam było, nie wiem, 551 gramów czy coś takiego, czyli średnio rzecz biorąc, wcale nie ogrzewałem takiej masy wody, jaką tu wziąłem do rachunków, bo to właśnie 1556 gramów, tylko coś pomiędzy 556 a 551 i to robi różnicę, bo ciepło właściwe wody jest bardzo duże. To ma znaczenie i i żeby to tak naprawdę policzyć, ściśle, a nie tak byle jak, jak w tym kurwa spierdolonym zadaniu, musiałbym uwzględnić, ile wody średnio ogrzewam, natomiast to, co ucieka, to musiałbym uwzględnić, że tą wodę odparowuje i to by było, energia, którą ona unosi, to by było ciepło parowania razy ta masa wody, która odparowała. A ja sobie zrobiłem tu jakieś ohydne przybliżenie, które nie powinno mieć miejsca z maturalnym, no i wyszło mi tak jak w odpowiedziach, bo znalazłem klucz do tego zadania. Znaczy, no wyszło mniej więcej tak jak, ale tam chyba sobie odczytali byle jak tą temperaturę jako 80 stopni. No to nie jest 80, no. No może trzeba założyć to 80, bo podziałka jest taka jaka jest, ale no ja widzę, że to nie jest 80 i widzę, że to nie jest pomiędzy, więc to nie jest 82, więc zrobiłem coś takiego. Szok. Dobra, no mam tą sprawność 93%. Na podstawie tabeli oraz wykresu lubi ciepło parowania wody. Należy założyć, że cała energia dostarczona przez grzałkę jest zużywana na porywanie wody Ok, na podstawie wykresu, tabeli. No to pewnie weźmiemy początek wrzenia i koniec wrzenia. Zobaczymy, ile wody wyleciało w do kosmosu. Czyli 52 gramy. I policzę sobie, jaką energię pochłonęło wyjebanie tej wody do kosmosu. No to taka znowu se proporcja, nie? Jeśli w całe 7 minut poszło um, 93 tysięczne kilowatogodziny energii, czyli 144 kilojoule, to w czasie, gdy trwało wrzenie, a to jest jedna minuta, druga i dwie dziesiąte, czyli... 2 e, piąte, sorry, czyli 4 No to ma sens 2, 4 i 4, 6 dają się do 7, nie? E, poszło x energii. x energii poszło na odporowanie e, takiej masy wody. Policzmy, ile to x wynosi: 4, 9, 3, 7 OK. Ciepło parowania. No to tak. Ta energia, która poszła na to odparowywanie. Oznaczymy sobie ją ciepło na odparowanie. Jest dana wzorem e, ciepło parowania, czyli ciepło przemiany fazowej. Kiedyś się pisało T i było wiadomo o co chodzi. A na karcie wzorów macie L, żebyście nie wiedzieli o co chodzi razy masa, to po skomplikowanych przekształceniach ciepło parowania to będzie energia zużyta na odparowanie przez masę, którą odparowaliśmy. Nie? W tej podstawie energia zużyta 4,937 kilojoula masa, którą odparowaliśmy to i wynik wyjdzie w takim razie w kilojoulach na kilogram. Ojej, i tu już widzę popełniłem mały błąd w tym miejscu, bo miałem się odnieść do całej energii w ciągu 7 minut, a to jest energia w ciągu w ciągu 3 minut. Więc sobie policzę najpierw najpierw przeliczę sobie to na To Te 93 tysięczne kWh. Patrycja, jak coś skanujesz, to weź, pozabieraj kłaki ze skanera. O, bo tu taki jeden. A dzisiaj jeszcze był drugi, tylko. O! No skandal! Jak można? <grym> no dobra, przeliczam to na Jule. To w gimnazjum było, ale kto by pamiętał, nie? Kilowat, to godzin... Kilowat razy godzina. Kilowat to 1000 watów. Godzina to 3600 sekundów. Karmimy tym wszystkim kalkulator Wyszło 334,8 kilojoula. I to miałem tu podstawić Tak w 7 minut tyle idzie. No, więc to będzie troszkę inny wynik teraz. E, ten wynik to 114. No dobra. Teraz oczekuję, że widzę coś sensownego. E, może nie wyjdzie. E, bo ciepło, e, parowanie wody to jest 2 MJ. Ponad na kilogram. Wklepuję do kalkulatora to przez to. No i co tam wyszło 2207, coś tam, kilojouli na kilogram, 2,2 megajoula, nie? Albo, o, jakoś tak. Ym, hmm, no dobrze. Jedyne, co tutaj źle zrobiłem, to to, że od razu sobie nie przeliczyłem tej całkowitej energii na kilojoule, bo w efekcie później, jak potrzebowałem do obliczeń energii, to wziąłem pierwsze, co zobaczyłem w kilojoulach, czyli to. A to był błąd, bo to nie była całkowita energia, tylko energia zużyta w ciągu pierwszych 3 yy, minut, tak? No, czyli najbad. źle to zrobiłem. Nie, nie chlujnie, niekulturwalnie. Ale. Zauważyłem błąd, bo pamiętam mniej więcej, że ciepło parowania wody to są 2 mega a tu mi wyszło no, no mniej niż powinno, stąd zacząłem się rozglądać za błędem. Yy, mamy jeszcze jeden punkt. Wyjaśnię, dlaczego podczas ogrzewania wody od temperatury 24C do temperatury rzenia sprawność czajnika maleje. Więc po pierwsze, skąd pomysł, że maleje? Bo jakby nie malała, to to byłoby linią prostą. A nie jest. Tak? Widać, że wzrost temperatury, pomimo stałej mocy, jest coraz wolniejszy. No i jak to wyjaśnić? Czajnik nie jest żadnym kalorymetrem, czy czymś takim. Nawet nie jest termosem. Zresztą termos i kalorymetr to kurwa to samo. Czajnik oddaje ciepło otoczeniu. Wolno, bo wolno, bo tam jest jakiś plastikowy czy coś, ale oddaje. No i wiemy z gimnazjum, albo i nie, że szybkość przepływu ciepła jest proporcjonalna do temperatury. Jak to zaznaczyć? Zmiana tam ciepełka, ciepełko, które se przepłynęło jest proporcjonalne do różnicy temperatur. O, coś takiego. Tak. I w miarę jak ta woda się ogrzewa. To różnica temperatur między tą wodą a otoczeniem, które ma stałą temperaturę, powiedzmy 20 stopni, rośnie. Więc mamy stałe tempo dostarczania ciepła do wody, bo jest stała moc czajnika. O tu, pobór energii z sieci jednostajny. Ale mamy rosnące tempo przepływu ciepła od czajnika do otoczenia, bo rośnie nam różnica temperatur między Wodą w czajniku, czajnikiem, a otoczeniem. No i to to. No i teraz sobie porównajmy to z kluczem. To jest klucz do tego zadania. No tutaj w miarę tu im wyszło 91% w miejsce moich 93%. Ale to pewnie przez odczyt. Pewnie są odczytali 80 stopni. Co może jest i lepsze, bo tu nie ma podziałki, która pozwoliłaby odczytać 81,5. A to uzasadnienie 7,4. No, ma sens. Ale moje też ma. I trudno wyczuć. Na co jest tracone więcej energii? Czy na przepływ ciepła od czajnika, którego ścianki są oczywiście ciepłe, do otoczenia, czy na to, co unosi ze sobą para wodna? Parowanie nie jest specjalnie intensywne do momentu osiągnięcia temperatury wrzenia, więc to jest kwestia dyskusyjna. No, powinny być obie odpowiedzi uznane. A pewnie ja bym dostał 0 punktów, bo niej napisałem tak jak w kluczu. Kurwa mać! I jeszcze 91%, w jest, 93%. Czemu ja dostałem większą sprawność? Bo odczytałem w sobie tą temperaturę 81,5. No, a jakbym chciał być takim tam formalistą do formaliny, no to bym się uparł, że jak działka jest o taka, no to nie mogę tego precyzyjnie odczytać. Więc odczytuję bliższą, co tam działkę ma. Więc 80. I pewnie tak zrobili e, autory zadania. Co mi się nie podoba. Ja rozumiem, że to na papierze milimetrowym. A raczej się nie bawimy w odczytywanie takich tam połówek. A no, bo. Bo nie. Ale to kurwa nie jest papier milimetrowy. To jest jakaś kartka w kratkę. Na tym się w ogóle wykresów nie robi, nie? Więc no. Co ta grupa uczniów miała w głowie? Przecież uczą ich od pierwszej klasy i całą, żeby używać jakiegoś kurwa papieru milimetrowego czy czegoś. A te kurwa tumany pierdolone biorą sobie kartkę w kratkę. Nie, no po prostu kurwa. No.